Cześć, witam Was Anka z tej strony. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój album, który zrobiłam na prezent ślubny, ale ponieważ są to osoby, które już są jakiś czas ze sobą, postanowiły wziąć ślub cywilny, mają dwójkę dzieci, dwie dziewczynki, uznałam, że lepszym prezentem będzie album rodzinny niż album ślubny. Tak wygląda pudełeczko naszego albumu. Otwieramy i zaglądamy do środka. Papiery, których użyłam do tego albumu, są to papiery ze sklepu Small Welling Shop. Są naprawdę śliczne. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę do tych papierów. Baza jest zrobiona z takiego mega zielonego Bristolu. Z tyłu mamy po prostu gładziutki tył. Na grzbiecie są pokazane. W rameczkach są umieszczone imiona wszystkich, całej rodziny: Marta, Jarek, Emilia i Jagoda. O, tak to się prezentuje. Z przodu mamy cudowne chwile warte wspomnień. Wiązany jest na podwójną wstążeczkę. Jest, wstążeczka jest stopiona razem na końcu, żeby było łatwiej, żeby się nie zwarstwiała. No i przechodzimy do oglądania. Tutaj mamy duży tag z napisem w dniu ślubu, żeby można było napisać na nim życzenia. Malutki tag, żeby można sobie coś tam było napisać. Tutaj mamy napis. Album jest bardzo mało ozdobiony. Jedyne ozdobniki, które są, to są koronki z dziurkacza brzegowego plus ewentualnie gdzieniegdzie właśnie napis taki na podniesieniu na piance. Plus ewentualnie jeszcze gdzieś się pojawiają jakieś delikatne skrapki. Są maty, w które wchodzą zdjęcia 10x15. Album ogólnie mieści, w zależności od tego, jak zdjęcia będą umieszczane, od około 47 do 90 zdjęć, więc wydaje mi się, że jak na album, który ma 4 strony, 4 kartki, to jest naprawdę dość dużo. Tutaj mamy kolejną stronę, otwieraną. Spróbuję Wam to zbliżyć, będzie łatwiej wtedy poszczególne strony oglądać. Mamy tak, tutaj zmieści nam się jedno zdjęcie. Maty są większe niż zdjęcia, więc tutaj mamy kolejne maty. I tagusia. Tu właśnie jest skrapek, o którym mówiłam, że gdzieś tam się pojawiają. Tu mamy dwie kolejne maty. I tak do zapisania jakichś informacji. Tutaj mamy otwierane klapki na zdjęcia i tutaj też zmieści nam się kolejne zdjęcie. Tak, czy w poziomie, wszystko się da ułożyć. Przechodzimy do następnej strony. W każdej kartce mamy dużą wysuwaną matę. Przechodzimy do następnej strony. Na następnej stronie mamy belly band. Już Wam pokazuję stronę. Na następnej stronie mamy belly band. Też jest papier bardzo, bardzo zdobiony. Dwie maty. Mały tak, wycięty z papieru z kolekcji. Kolejna strona. To jest klapka, w której tutaj z boku są schowane dwa tagi do zapisków. Tutaj nam się zmieści, klapka jest na zdjęcie i tutaj też zmieści nam się duże zdjęcie, wręcz nawet zmieści nam się zdjęcie takie wielkości maty, która jest w środku. Ewentualnie no troszkę mniejsze, ale na pewno wejdzie zdjęcie 10x15. Czy w poziomie
czy w pionie, to ona się zmieści. Już Wam pokazuję dalej. Tutaj zamykamy. Nie będę już wyciągać z każdej strony, z każdej kartki tych mat. One są wszystkie takie same, nieoklejone. Tutaj na kolejnej stronie mamy dwie klapki, na które no, nie zmieści nam się właściwie żadne zdjęcie, chyba że bardzo malutkie, ewentualnie jakieś takie powycinane części zdjęć, ale w środku zmieści nam się już od 5 do 9 zdjęć, ponieważ mamy wodospad złożony z 4 części. No i tutaj oczywiście też można nakleić zdjęcie. Pozawiązuję sobie później. Tutaj mamy, przepraszam Was bardzo, tutaj mamy troszkę inne rozwiązanie. Mamy na magnes odpinany trójkącik i harmonijkę na zdjęcia. Tutaj podejrzewam, że odrobinkę trzeba będzie po szerokości przyciąć zdjęcia, ale niewiele, więc wejdą też zdjęcia 10x15. Kolejna strona w albumie. To jest kolejna strona z harmonijką. Strona wygląda w ten sposób. Tutaj mamy opis, tutaj mamy jakiś tam cytat. Razem tworzymy nasze wspólne szczęście. Otwierane na magnes z taką klapeczką. I po otworzeniu pojawia nam się kolejna harmonijka. Tym razem jest to harmonijka na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zdjęć. W ten sposób można je sobie przekładać. Myślę, że właśnie dzięki tym harmonijkom zmieści się w tym albumie tak dużo zdjęć. Już pokazuję kolejną stronę. Kolejna strona to są dwie kieszenie. Jedna większa troszeczkę, w nią są złożone dwie maty. Myślę, że tutaj łatwiej wejdą zdjęcia pionowe. W kolejną troszeczkę węższe maty są, ale też się zmieszczą na nich zdjęcia 10x15. O, i dwa tagi do zapisania sobie jakichś informacji odnośnie zdjęć. Tą stronę pozostawiłam gładką, do wklejenia jest po prostu zdjęcie. Ten papier był tak śliczny, że nie chciałam go niczym zasłaniać. I na ostatniej stronie, na stronie okładki, mamy kopertę 3D, w którą są włożone zapasowe maty. Łącznie właśnie z tymi matami zmieści się tutaj taka ilość zdjęć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że album Wam się bardzo podoba. Jeśli będę robić kolejne, bo mam już w planach, to będę Wam pokazywać. Także do zobaczenia następnym razem. Pa!